Jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom. Ludziom, którzy dotknięci są dysfunkcją wzroku. To bardzo przykre. To jest wręcz, no, można powiedzieć, katastrofa dla ludzi, którzy tracą wzrok. Nie mogą się z tym pogodzić, bo raptem, no, przedtem wszystko widzieli barwy, kształty i takie inne sprawy, a tu jest moment, następuje czerń, szarość i nic więcej. Więc my jako organizacja staramy się takim ludziom, takich ludzi oswoić z tą, że tak powiem, traumą. No, są zajęcia, są rozmowy, są psychologowie u nas. Poza tym proponujemy różnego rodzaju ćwiczenia, oswajanie się. No, działalność jest szeroka. Między innymi zapraszamy na takie święto, jak jest dzisiaj. Dzisiaj obchodzimy święto Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych zostało ustalone na dzień 15 października. No, my nieco później z różnych względów robimy to, ale też się będziemy cieszyć i świętować to. No i, że tak powiem, no, wielu ludzi moich przyjechało już, zapewne jeszcze dojadą. Zapraszam także osoby, które mają albo tytuł przyjaciel niewidomych, albo po prostu są sponsorami dzisiejszej uroczystości. No, staram się staram się zarząd i zresztą wszyscy moi członkowie też starają się, ażeby spotkania były przyjazne, fajne i żeby jakieś wspomnienia z nich wynieść. Wczoraj mieliśmy zajęcia w ogólniaku i w przedszkolu przy ulicy Sikorskiego. Tłumaczymy wszystkim zainteresowanym dzieciaczkom i dorosłym, w sumie dorosłym, bo to trzecia klasa LO, jak można pomóc osobom niepełnosprawnym, znaczy niepełnosprawnym, ale konkretnie osobom niewidomym i słabowidzącym. Pokazujemy, jak należy zwracać się do tych osób, jak przełamać traumę, bo nie czarujmy się, większość społeczeństwa boi się to może za duże słowo, ale ma jakieś takie, no nie wiem dlaczego, no po prostu nie podchodzą do osób niepełnosprawnych. My ich uczymy, jak można tę barierę przełamać, bo osoba niewidoma wymaga wszelakiej pomocy. Nawet stoi na przykład na przystanku, słyszy, że jedzie środek lokomocji, natomiast nie widzi, jaki to jest numer, gdzie są drzwi i tak dalej, i tak dalej. Więc my tych zwykłych ludzi uczymy tego, jak należy te bariery przełamywać. No oczywiście zawsze nawołujemy do przekazania 1% na rzecz naszego koła, naszego związku, ponieważ z tych właśnie funduszy możemy później robić imprezy takie, jakie się między innymi dzisiejsza odbywa.